Siąko! Moi drodzy, wybaczcie mi dzisiaj lekką chrypę, ale wczoraj był mecz i mamy konsekwencje. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kremach z filtrem. Ja już wam chciałam dawno nagrać ten film, jak byłam jeszcze na wakacjach nad morzem. Niestety nad morzem tak wiało, że nie było nic słychać, więc zbliżenia macie nadmorskie, ale dzisiaj u mnie w studiu wam opowiadam na temat właśnie kosmetyków z filtrem. Bo tak, bardzo często, właściwie od momentu jak wam pokazałam mój przepis na krem z filtrem, taki domowej roboty, to wam zostawię link u góry i na dole w opisie filmu też znajdziecie. Zaczynają się pytania zawsze w tym okresie, jak się tylko robi ciepło przed wakacjami, czy mogę polecić jakiś filtr gotowy, którego używam, który przetestowałam, który mi się nadaje do twarzy i do ciała i tak dalej. No i dzisiaj pokażę wam moje top 3 i pokażę wam przy okazji 3 produkty, które mogę polecić po opalaniu. Niekoniecznie na skórę jakąś tam super, wiecie, taką poparzoną czy podrażnioną, ale po prostu prewencyjnie. Także jedziemy, bo mamy 6 kosmetyków i chciałabym, żeby ten film nie był super, super długi. Pierwszego właściwie nie mam przy sobie, bo w tym roku go nie kupiłam, nie mogę wam pokazać, ale zostawię wam albo tu okienko, albo też wysunie się karta z filmem z ubiegłego roku, albo 2 lata temu, już nie pamiętam. Miałam najpierw krem z zieloną herbatą, wydaje mi się, że właśnie z nim jest recenzja, później kupiłam sobie jeszcze jeden bez zielonej herbaty, taki jakiś całkiem zwykły i tamten skończył mi się na wakacjach, nie przywiozłam do domu pudełka i nie było go w denku, więc byłam trochę wkurzona sama na siebie. No w każdym razie to był krem bardzo, bardzo gęsty, on się rozprowadzał na twarzy, nie bielił jakoś super mocno, bielił tak no jak krem z filtrem mineralnym, nie? Trochę jednak ta warstwa na twarzy zostawała, ale nadawał mi się pod makijaż, skóra była matowa po nim w miarę, nie świeciłam się jakoś bardzo mocno. Zresztą, tak jak mówię, zobaczcie sobie tamtą recenzję, jeżeli chcecie więcej informacji. Uważam, że to jest bardzo dobry krem. Szczerze mówiąc, wolałam go do twarzy niż do ciała. O, w ten sposób może powiem. Drugi krem, który tu już właściwie jestem daleko za połową i niedługo mi się skończy, to jest krem z Green People. On się nazywa po prostu Scent Free Sun Lotion. I to jest ta, no tak jak tutaj słychać, wersja bezzapachowa. W każdym razie to jest krem, który jest bardzo podobny do tego mojego domowego, to znaczy on jest bardzo gęsty, on się ciężko rozprowadza na skórze, ale chroni bardzo dobrze. Wolę go do ciała zdecydowanie niż do twarzy, chociaż sprawdzałam go również, on do twarzy się nadaje. Da radę na niego nałożyć minerały, da radę na niego nałożyć zwykły podkład. Jest opcja smarowania tym produktem też okolic oczu, bo kiedyś pokazywałam wam, jak nakładam krem z filtrem i ktoś mnie tam pytał, czy nie mam problemu z tym, że mnie oczy szczypią. Przy mineralnych filtrach absolutnie nie mam. Jeżeli jest filtr chemiczny, to i mam oczy podrażnione, nie jestem w stanie nakładać go tutaj właśnie w tych okolicach. Jeżeli mam mineralne filtry, to moje oczy reagują w porządku. Mogę nałożyć sobie i na dolną powiekę, i na górną, nie mam żadnego kłopotu. Także tego używam teraz praktycznie codziennie przed wyjściem z domu. On ma właśnie, tak jak mówię, taką dosyć gęstą konsystencję, nie rozprowadza się super łatwo, ale też nie zawiera silikonu, więc tego od niego nie oczekuję. I tak jak mówię, bardzo, bardzo podobny do takiego domowego. I trzeci krem z filtrem, który jest bardzo fajny, też z wielką przyjemnością go używam, to jest krem z Biobi i on się nazywa po prostu Crema Solare. Podejrzewam, bo po włosku nie umiem za bardzo czytać, ale całe szczęście znalazłam też po angielsku wersję Solar Cream High Protection. To jest SPF 30, tu nie wiem, czy wam powiedziałam, to było też SPF 30 i tamten to było też SPF 30. Ten ostatni ma najlżejszą konsystencję, to znaczy on i tak się rozprowadza ciężko na skórze, bo właśnie zawiera te filtry mineralne, więc po prostu fizycznie, mechanicznie on się rozprowadza ciężko. Zostawia bardzo duży połysk, także ten to nie jest za bardzo kosmetyk, który mogę polecić do twarzy, jeżeli chcecie nakładać makijaż. Jeżeli wszystko wam jedno, po prostu chcecie nałożyć sobie krem z filtrem, żeby być zabezpieczonym gdzieś na plaży, nad jeziorem czy gdziekolwiek, to spokojnie, ja używałam go również do twarzy, nic mi się nie dzieje, żadnego zapychania, nic takiego nie mam. I twarz jest po prostu, wiecie, chroniona, tylko tak jak mówię, on jest bardzo błyszczący, więc kosmetyki do makijażu nie trzymają się na nim tak dobrze, ja go dlatego preferuję do ciała. Wszystkie te 3 kosmetyki też używał Michał i nie miał żadnego tam kłopotu, był zadowolony, znaczy zadowolony na tyle, na ile może być zadowolony facet, którego się zmaruje nad jeziorem, wiecie, nad morzem, krem z filtrem, no ale się tam nie żalił, nie skarżył, więc myślę, że spokojnie mogę wam polecić. I teraz mam jeszcze dla was 3 takie kosmetyki, które się nadają do pielęgnacji skóry po opalaniu. Ja zawsze, ale to zawsze używam kosmetyków z aloesem, jak jestem długo na słońcu i opalaniu, ja tu używam tego słowa, ale ja nigdy nie robię tak, że wychodzę gdzieś, kładę się na plaży i się opalam po prostu. Nigdy. Ale za to, jak oglądacie vlogi, to wiecie, że ja non stop chodzę na spacery, bo jestem bardzo często wystawiona na działanie słońca, więc po prostu używam tych filtrów prewencyjnie, żeby nie było, wiecie, jakiejś tam poważnej krzywdy, ale tak jako takiego opalania, że się po prostu położę i leżę, to nigdy
nigdy u mnie się nie spotka. W każdym razie po takim dniu, jak na przykład jestem na działce albo gdzieś, gdzie jestem właśnie mocno wystawiona na słońce, używam kremów albo w ogóle produktów z aloesem. Tego gagatka widzieliście już u mnie dawno, też go na pewno pokazywałam w ulubieńcach. To jest żel z Biobi z aloesem. To jest kosmetyk bardzo lekki, jest po prostu żel aloesowy. On niestety powoduje właśnie takie szczypanie i pieczenie, więc zaraz po opalaniu, jeżeli macie jakieś zaczerwienienia, to tego nie polecam. Natomiast jeżeli takiego zaczerwienienia nie ma i chcecie po prostu profilaktycznie tą skórę porządnie nawilżyć, ja bardzo lubię ten kosmetyk, lubię go łączyć też, po prostu pompkę tego i kilka kropli olejku i w taki sposób używam sobie do pielęgnacji właśnie olejów latem. On przyspiesza wchłanianie i nie pozostawia właśnie takiej super lepkiej warstwy. Bardzo fajny produkt, nadaje się też do włosów, jeżeli macie włosy bardzo suche i chcecie sobie właśnie zrobić jakiś taki zabieg, powiedzmy, są włosy wysuszone, wiecie, od soli morskiej, to też bardzo polecam ten kosmetyk. Dla tych osób, które z kolei się poparzyły i mają zaczerwienienia, to polecam przede wszystkim jogurt naturalny, a po drugie żel z aloesu, taki właśnie czysty. Ja mam tutaj żel z Aubrey, on się nazywa po prostu Pure Aloe Vera i on ma, nie wiem czy będziecie to słyszeć, ale on ma konsystencję jak woda, bo to jest właśnie sok aloesowy, taki, który dodano do niego trochę właśnie gumy guar i dlatego on ma taką konsystencję żelową. Też się bardzo ładnie rozprowadza, łagodzi, chłodzi. Ja, wiecie, uwielbiam aloes. Dla mnie to jest też kosmetyk, który fajnie się, znaczy to w ogóle jest fajny składnik, który można sobie dolać na przykład do swojego toniku, żeby mieć tonik łagodzący, także to też Wam bardzo polecam. I ostatnia rzecz to jest kosmetyk, który sprawdził w sumie mój Michał, jak byliśmy właśnie nad morzem i trochę mu tam przyjarało kark, bo się nie chciał posmarować, to używaliśmy później takiego kremu z Biobi i to jest po prostu krem posłoneczny, After Sun Cream to się nazywa. Bardzo przyjemny zapach, bardzo lekka konsystencja. On się super szybko wchłaniał, nie rolował się, skóra Michałowi nie schodziła, także spokojnie tutaj możemy powiedzieć, że to jest fajna rzecz. Ja go używałam tylko w charakterze po prostu, wiecie, po spacerze, po kąpieli używałam go jako balsamu, gdzie ja też byłam zadowolona. I to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że te wskazówki w jakiś sposób były tam dla Was pomocne. Aha, nie wiem, czy powiedziałam, te wszystkie trzy produkty po opalaniu, te dwa żele i właśnie ten krem tutaj, stosowałam też na twarz i też nie ma żadnego problemu, można ich używać do twarzy. To tak, mam nadzieję ponownie, że ten film był dla Was w jakiś sposób przydatny, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego albo że znaleźliście jakieś, wiecie, rekomendacje dla siebie na te wakacje. I ponieważ wszystkie te produkty, które Wam dzisiaj pokazałam, możecie kupić w sklepie Bio Beauty, to mamy też dla Was razem z Bio Beauty niespodziankę. Ode mnie i od sklepu dostajecie nagrody. Co zrobić, żeby wygrać i tak dalej, i tak dalej, wszystkie zasady, kto wygrywa, co mam dla Was przygotowane. Oczywiście wiadomo, że skoro mówię o kremach z filtrem, to będą do wygrania właśnie takie kremy z filtrem. Zajrzyjcie sobie na dole w opis filmu, tam jest wszystko napisane, wyszczególniłam Wam elegancko. Także trzymam za Was kciuki, mam nadzieję, że jeżeli macie ochotę wypróbować któryś z tych produktów, to będziecie mieli w ogóle, wiecie, szansę, okazję i że Wam się poszczęści. Ściskam Was wszystkich gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie!